La, ale piękny dzień, ale mam zdrowy umysł. Hey, bebé, te muestro algo genial. Uwaga, autor nie odpowiada za szkody na waszych umysłach. Witam widzowie, przedstawię wam dzisiaj 5 anime, które odmienią waszą psychikę na zawsze. Wyobraźcie sobie, że żyjemy. Żyjemy akurat, ale nieważne. To żyjemy sobie, widzowie, i mamy solówkę z ciężarówką, nie? No i no, ciężarówka wygrywa niestety. I odradzamy się w innym świecie jako mieczor. Taki miecz ogromny na podejście. Ale dobra, bo to dopiero początek dziwnych rzeczy. I wyobraźcie sobie, że chłop normalnie na tym mieczu umie mówić. Porusza się telekinezą, bije potworki, jakieś bossy robi, dobywa moce, no normalnie. Samym mieczem ciała nie ma, nie? Jest mieczem. No dziwne to, widzowie, ale najgorsze dopiero przed nami, także spokojnie. Bo mieczor wlatuje na jakieś bagno, co manę wysysa i się ruszać nie może. No słabiutko, nie? W tym samym czasie jedzie sobie transport z niewolnikami i atakuje ich potwór. Tam jest taka dziewczynka, co jest czarnym kotem i w tym czasie ten stwór tam bawi się z jej towarzyszami, bardzo miło, dokładnie. I ona nagle słyszy w głowie taki głos, to jej mówi: ej, weź mnie, pomogę ci, pokonamy tego potwora. No i ona próbuje go podnieść, nie? Ale ona jest słaba i nie może. Ale w ostatniej chwili jej się udaje. Ten miecz na nią przesyła jakieś moce, staje się super silna, kropie niedźwiedzia. No i się cieszą, ale potem przychodzi ten jej właściciel i psuje całą zabawę. Ale miecz robi normalnie 180 głową jej właściciela i normalnie może patrzeć swoje plecy. I dziewczyna staje się wolna. Uwaga. I tak zaczyna się przygoda naszego mieczora, co był chłopem, i kocie dziewczynki, co ma 12 lat. Ocenka: cringe nisko, zabawne lekko. Czy warto? Jak masz dużo czasu, to czemu nie? Dobrze, widzowie, skupcie się, znowu sobie wyobrażamy, używamy głowy. Jesteście se człowiekiem, nie? Macie giga parę w łapie, taką, że wygrywacie turniej na najsilniejszego chłopa na świecie. Normalnie minotaura na klatę bierzecie i wygrywacie. I macie se dziewczynę, córkę przywódcy waszego klanu czy czegoś tam. I waszym jedynym problemem jest, czekajcie, zacytuję wam. Problemem w ich związku jest fakt, że Rubelia nie wie, skąd naprawdę biorą się dzieci. Nie, wyobraźcie sobie, widzowie, że to jest wasz największy problem w życiu. Wracając, wygrywacie turniej i nagle podbijają do was kobiety różnych raz i mówią: hej, tam jest on dzieci, bo mają być giga silne. No ale macie już dziewczynę, więc odmawiacie, nie? Potem wracacie sobie do pokoju i nagle one są w waszym pokoju. No słabo, słaby. Znaczy słabo. No ale w końcu nasz grill ulega i no potem one go szantażują. I oglądamy ich codziennie. Peter przegrywa z nimi. Bardzo smutna historia. Ocenka: cringe lekko. Zabawne jest dobrze. Czy warto obejrzeć? No tak, jest całkiem spoko. Naszym bohaterem jest zwyczajny gościu, chilluje się w klasie i pewnego dnia przenosi się do niego dziewczyna, Urabę. Nauczyciel prosi Urabę: hej Urabę, przedstaw się klasie, powiedz coś o sobie. Ona mówi: hejka, po czym siada na miejsce. Po tym części ludzi się zapala czerwona lampka, czemu ona tylko cześć powiedziała, jak miała się przedstawić. Ale protagonista się z nią wita, ona mu tak robi, bez żadnych emocji na twarzy. Zaczyna się przerwa, dziewczyna postanawia się strzemnąć. No, se śpi na ławce, no i wtedy budzą jej jakieś koleżanki z klasy i proponują jej, aby razem spojadły jej wspólne drugie śniadanie. Ale ona odmawia i idzie sobie dalej spać, spokojnie. No i znowu niektórzy uznają, że to dziwne. Zaczyna się lekcja, no i w środku lekcji Urabę zaczyna się chichotać, tak. Po czym pada na ziemię i śmieje się w najlepsze. Aż nie przerywa jej nauczyciel. I to, co ona robi, ona mówi, że przypomniała coś zabawnego, ale nie może powiedzieć, bo to prywatne. Ciekawe. Pewnego dnia nasz bohater zapomina czegoś tam z klasy i musi wrócić. Patrzy, a tam Urabę nadal śpi. Słońce zachodzi, ona w klasie śpi. No i chłopak ją budzi. Dziewczyna sobie chodzi na chilku. No i Urabę wychodzi sobie z klasy. I wtedy chłopakowi przypomina się jakiś swój dziwny sen, który był na początku odcinka. I myśli sobie: ohoho, ale piękna ślina na ławce. O, spróbuję sobie. Alola, ale piszna. Po tym zdarzeniu chłopak zaczyna się źle czuć. I gdy leży chory w domu, odwiedza go jego nowa koleżanka z klasy i oznajmia mu, że zrobił, iż wie, co mu się dzieje i że wie, co zrobił, i teraz musi spożywać jej ślinę, bo się od niej uzależnił. No i i tak zaczynamy śledzić tą niecodzienną relację. Ocenka: cringe lekko, zabawne jest dobrze. Czy warto obejrzeć? Jak ci nie obrzydza, to pewnie.
Dobra, słuchajcie. Nasi bohaterowie są z bujami, no. Tak się ich ścieżki w życiu potoczyły, że... Serio? Tak się ich życie potoczyło, że wkroczyli na złą drogę. Co? Nie. Tak się ich życie potoczyło, że wkroczyli na złą ścieżkę. I pewnego dnia zawiedli w misji. I ich szef mówi: no dobra, przygrywy. Ja tu rządzę i daję wam wybór. Albo wasza podróż na tym świecie dobiega końca, albo zostajecie idolkami i zarabiacie dla mnie hajs. Jakoś nasi bohaterowie, oczywiście to bardzo honorowi ludzie, to tutaj kończy się nasza historia i spoczywają w pokoju. No nie, lecą na Tajlandię i przechodzą metamorfozę dzięki cudom dzisiejszej medycyny estetycznej. Potem zostają poddani szkoleniu na rzecz lepszego wczucia się w idolkowanie. Od tego momentu zaczynamy śledzić historię naszych idolek. Wow. Nie chcę mi się już oceniać, widzowie. Git jest w sumie. Uwaga, widzowie, bo najgorsze zostawiłem na koniec. No więc mamy sobie naszą główną bohaterkę. Zaczyna ona szkołę średnią, ma 15 lat. No i jej największym marzeniem jest... Czekajcie, to cytuję. Jej ambicją jest zaliczenie łóżkowych przygód z setką mężczyzn w czasie edukacji w liceum. I tak oto nasza bohaterka zaczyna próbować spełnić swoje marzenie, ale jej nie idzie, bo nawet nigdy chłopaka nie miała. I chyba nie chcę już o tym mówić. Może tak będzie lepiej do mojej psychiki. Czy warto? Nie wiem, bo obejrzałem pierwszy odcinek, żeby to nagrać. Sami sprawdźcie.